Cześć kochani, dziś temat kurtkowy. Dwóch kurtek. Jedna jest mojego pana małżonka, a jedna moja. Różnica w tych kurtkach jest niewielka, jak widzicie. Są bardzo podobne. Ta jednak kosztowała 1179 zł albo jakoś tak. I była kupiona w designer outlet w Piasecznie, więc była już po sporej obniżce. A moja kosztowała 179 zł. Była przeceniona z 349. Czyli macie kurtkę mniej więcej za 1100-1200 zł. W porównaniu z kurtką za 179 zł. Dlaczego ja robię to porównanie? Robię to porównanie dlatego, że te kurtki nam się mylą. Byliśmy teraz w Hiszpanii przez 3 tygodnie, wzięliśmy je ze sobą, ponieważ są lekkie, zajmują mało miejsca w walizce, a do tego dosyć ciepłe. No i te kurtki nam się myliły z panem małżonkiem, czyli on chwytał za moją, ja za niego. Nie przeczę, odgapiłam od pana małżonka, bo on był pierwszy, ale nie tak do końca odgapiłam, bo ja wybrałam dla niego tę kurtkę. No i po jakimś czasie sobie kupiłam swoją, tylko ja właśnie kupiłam Marie Lund w Van Graaffie, a mój pan małżonek właśnie Job w outlecie w Piasecznie. I słuchajcie, dlaczego ja robię to porównanie? Ponieważ cena jest ogromna różnica w cenie, a one są prawie identyczne. Jeśli chodzi o skład tych obu kurtek, one mają w 90% puch, a w 10% pierze. Czyli skład wewnątrz, to co sprawia, że są ciepłe, jest identyczny. Mają bardzo identyczne, słuchajcie, może nie identyczne, ale bardzo podobne wykończenia. Jedyne co, zamki mają różne kolory, ale zamek pana małżonka mi się na przykład przed chwilą zaciął, bo zapinałam tę kurtkę, a mój nie. Czyli widzicie, taka to jest różnica. I słuchajcie, po co kręcę tego vloga? Żeby pokazać Wam, że warto czasami poszukać kurtki, która nie kosztuje milionów monet, a jest bardzo dobrze jakościowo wykonana. Słuchajcie, ta kurtka była jeszcze w kolorze beżowym. Ja mierzyłam, bo szybciej bym kupiła w beżowym, bo ja po prostu kocham jasne kolory, bo mnie znacie. Natomiast ten beż był zimny i ja nie mogłam jej kupić, bo źle wyglądałam. Była też w kolorze ceglastym, była też w kolorze oliwkowym piękna, ale naprawdę od tej za 1000, prawie 200 zł, przecenionej już, nie różni się praktycznie niczym. Takie same piękne, ładne wykończenia, takie same w środek, więc chodzi o to, kochani, żebyście szukali okazji, tak? Że można kupić właśnie taką samą identyczną kurtkę za wiele mniej. Najważniejsze w tej całej historii jest to, chciałam zrobić test i wyprać kurtkę pana małżonka za 1200 zł i zobaczyć, czy się nic nie zmieni. Ale kurtka jest nowa i pan małżonek nie pozwolił mi jej wyprać, bo się wystraszył, że może się tak zdarzyć, że po praniu w suszarce ta kurtka nie dojdzie do siebie. No i tu jest ważna wskazówka dla Was. Co do zasady, jeżeli włożycie do suszarki bębnowej piłkę tenisową, to ta piłka przy suszeniu powinna się odbijać i sprawić, że ta kurtka nie zbije się. Ten puch nie zbije się w jedną całość i nie będzie można w tym chodzić. Ma sprawić właśnie, że ten puch będzie taki jak przed praniem, ale pan małżonek mimo wszystko mi nie pozwolił wybrać swojej kurtki. I wiecie co? Chciałam wybrać swoją, ponieważ miałam taką poprzednią, no name, zwykłą, którą bardzo lubiłam, była taka beżowo-różowa, ale właśnie ją wyprałam bez piłki tenisowej i nic z niej nie zostało. I tak właśnie się zastanawiałam, no dobra, jak on mi nie pozwala swojej wyprać, bo no jeszcze jest nowa, nie trzeba jej prać, to ja swojej też nie wypiorę, bo może mi się coś pójść nie tak i będę miała problem i będę miała po kurtce. A naprawdę bardzo dobrze mi się tę kurtkę nosi, bo jest lekka, można ją spakować do walizki, zajmuje bardzo mało miejsca i takie kurtki w ogóle w Hiszpanii to co drugi Hiszpan chodzi w takiej. Ja też taki wzór pikowany polecam, bo się świetnie nosi. Słuchajcie, jeszcze przy praniu, bardzo ważna wskazówka. Jeśli będziecie mieć już tę swoją ulubioną puchową kurtkę, to nigdy do prania zasadniczego nie dodawajcie płynu do płukania tkanin. I to jest napisane na każdej, na obu tych kurtkach. Ja to też wiem wcześniej, że nie wolno dodawać tego właśnie płynu do płukania, tylko zwykły płyn do prania, proszek. Ja wolę ten płyn do prania.
bo proszek jednak zostawia czasami te małe takie kryształki tego proszku, więc nie lubię. W ogóle odeszłam od proszku, wolę płyn do prania. No i właśnie ważne jest to, żeby prać z tą piłeczką tenisową. I słuchajcie, zrobimy tak. Nie wiem, kiedy odważy się wyprać pana małżonka, kiedy będzie kazał wyprać, być może on będzie chciał ją zanieść do pralni. Natomiast swoją, jeżeli wypiorę i nic się z nią nie stanie, albo stanie, to dam wam znać w komentarzu pod spodem, jaka była dalsza historia tej mojej kurtki. No ja chodzę w niej bardzo dużo, więc pewnie niedługo ją wypiorę, więc dam znać. Ale jak widzicie, konkluzja jest taka, szukajcie w dobrych sklepach, bo Van Graaff to dobry sklep, ubrań w dobrej cenie. Ta przeceniona z 349, naprawdę 179 zł to są dobre pieniądze, które można dać za kurtkę i świetnie się sprawdza. Ta majątek też bardzo lubię, pięknie, no też ma ładne wykończenia, ale uważam, że pan małżonek przepłacił. Dajcie znać, widzicie różnicę? Karola, czy jest różnica w kolorach? Delikatnie twoja jest jaśniejsza. Minimalnie, prawda? Tak. I na żywo też jest tak minimalnie, ale no cały czas się myliliśmy. Co ciekawe, widzę u pana małżonka tutaj jedno pierze. O, i tu drugie, a u mnie nie. No zobaczymy, jak się będą nosić. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, gdzie wy polujecie na kurtki. Właśnie takie lżejsze, bo jeszcze będę potrzebowała takiej lżejszej wiosennej. Gdzie kupujecie? Jestem bardzo ciekawa. Widzicie, a my mamy takie, proszę bardzo, z mężem identyczne i dobrze nam się noszą, te, szczególnie tą moją, bardzo polecam. Dajcie znać w komentarzu, gdzie upoluję jasną, ładną kurtkę na wiosnę. Dziękuję bardzo, żegnam się, do widzenia, pa!